Witajcie. Dzisiaj kilka słów na temat pocisków termobarycznych, często używanych przez Rosję w konflikcie na Ukrainie. Na czym polega taka eksplozja? I jakie są skutki? Oczywiście na Ukrainie są teraz wykorzystywane pociski w formie wystrzeliwanych z ziemi z systemów TOS-1S. Jest to bateria 24 pocisków wystrzeliwanych w jednej salwie na podwoziu czołgu T-72 albo T-90, ale najczęściej to są te T-72. Na czym polega sam pocisk termobaryczny? Najprościej, na taki chłopski rozum, żeby to najbardziej zrozumieć, to można sobie to w ten sposób wyobrazić, że bierzemy jakiś pył, coś drobnego, mąka, pył węglowy, rozdmuchujemy to w powietrzu i podpalamy. Może to być też aerozol, jakaś benzyna, w drobnych cząsteczkach, rozpylamy je w powietrzu i podpalamy. No i to jest już z definicji bomba termobaryczna. Termo, temperatura, baryczna, bar, ciśnienie. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że ten produkt łatwopalny jest rozdrobniony w jak najmniejsze cząsteczki. Jeżeli weźmiemy jakieś coś, co się pali, ale w dużej powierzchni, na przykład jakiś klocek drewna, i spróbujemy go podpalić, to będziemy musieli długo trzymać płomień, żeby on się zapalił i zacznie się palić jednostajnym płomieniem. Natomiast jeżeli ten kawałek drewna rozdrobnimy w pył drzewny, jakieś trociny, coś co ma małą powierzchnię, no to już rozdmuchane w powietrzu nastąpi szybki zapłon i mała eksplozja. Dziś to dlatego, że jest większy dostęp do tlenu przy każdej cząsteczce takiej substancji. A jeżeli coś jest zbite, ma dużą powierzchnię, no to już tlen ma trudniej dostęp do tej powierzchni, ponieważ w środku, w tej przestrzeni, w tym klocku drewna, tak można powiedzieć, to już tego tlenu tam nie ma. Tylko się będzie palić po powierzchni. I takie właśnie samoczynne bomby termobaryczne następują w jakichś tam młynach, w chodnikach węglowych, gdzie jest duże zapylenie i dochodzi do inicjacji wybuchu, czyli jest jakiś płomień. Jeżeli w domu gaz się ulatnia, też to następuje jak bomba termobaryczna. A jaka jest konstrukcja typowej bomby termobarycznej, takiego pocisku? Jest jakaś substancja łatwopalna w aerozolu czy jakimś innym w formie skupienia. Najpierw i są dwa ładunki w takim pocisku. Najpierw pierwszy ładunek, który nie podpala, a jedynie za pomocą ciśnienia rozpyla na danej przestrzeni taki aerozol, jakąś substancję łatwopalną o drobnej gradacji. No to jest, można ją rozpylić i ten pocisk najpierw ją rozpyla, a drugi pocisk inicjuje zapłon. I taka bomba różni się też tym od zwykłej klasycznej, że zwykły pocisk i siła wybuchu działa
od środka do zewnątrz, fala uderzeniowa. I tak samo jak również rozrzuca odłamki na bomba termobaryczna, przez to, że spala tlen, wykorzystuje tlen w tej powierzchni, gdzie następuje eksplozja do spalenia tej substancji rozpylonej, to fala uderzeniowa działa w dwie strony. Najpierw jest od środka do zewnątrz, a następnie podciśnienie ściąga falę uderzeniową z powrotem do środka. Jest tak zwana implozja, ponieważ cały tlen jest spalony z tej powierzchni i robi się podciśnienie. Te pociski są dlatego tak wykorzystywane, ponieważ one bardzo precyzyjnie niszczą siłę żywą w okopach, ponieważ jeżeli zwykły granat spadnie nam gdzieś wokół okopu, no to wystarczy schować się do okopu i już odłamki nas, jak również fala uderzeniowa nas po prostu nie sięgnie, no chyba że nam pocisk wpadnie bezpośrednio do okopu, to jest inna bajka. Natomiast taka bomba termobaryczna, jeżeli nawet uderzy gdzieś wokół okopu, no to ta siła podciśnienia nas udusi, po prostu dosłownie wyrwie płuca. Tak samo jest z pojazdami opancerzonymi. Jeżeli na takim pojeździe mamy otwarte włazy, a taki pocisk spadnie przy pojeździe, to nawet jeżeli nam pancerza nie zniszczy, to siła podciśnienia siłę żywo zabije. Wyssie tlen cały i udusimy się, uszkodzi nam płuca. I taki pojazd może być całkowicie sprawny, natomiast załoga jest no, martwa. Na Ukrainie jest dosyć dużo tych pojazdów. Pojawiają się często na nagraniach te systemy i połączone z małymi dronami zwiadowczymi, takimi, które można nawet kupić. Zwykłe drony cywilne, które mają jedynie kamerę 4K i one naprowadzają pociski, przekazują koordynaty do takich systemów i no już linia frontu potrafi być się bardzo mocno ostrzeliwana. Dzięki za uwagę i do usłyszenia do następnego.